13 km do celu. Tomas. Ebro, ebro. Arek. Czarek. What's that? Wow. Only good stuff. We drink always. Do you find a drink on the car, yeah? Come on! God, this is extra bonus. Here we go. Your drink for a good fisherman. Always good drink. And always good response. Pierwsza w nocy, dalej jedziemy. Pierwsza 21. Cała ekipa, Matrix Fishing, Fish Maniak. Główny sternik dowodzący. Arek na pokładzie i moja skromna osoba. Pierwsze sondaże myślimy połapać. Duża rzeka Ebro. Pogoda piękna, 40 stopni prawie. Tak, pokroja.
bardzo. Tutaj z Kikę, z przewodnikiem z Fishing Planet płyniemy na Górze Sumy. Kikę. Teraz, do dołu, do dołu! Do dołu i pompuj proszę bardzo, bo powrotem na nagranie. No, pompuj. Wow! Tak się łowi skikę na Ebro. Ja mówię, proszę bardzo, mamy sum za półtora godziny. Jest? Godzina minęła od wywiezienia dopiero. Dziękuję bardzo. Dobra robota. Jest, bardzo dobra robota. Jest dobra robota? Jest, opa. Hej. Dobrze, jest siła, poczujesz dopiero jak mięśnie bolą w krzyżu. Wybor. Zostaw. Daj mu luzu troszeczkę. Daję. Tam ma luz. Jest kata crunch. Kikę, co ty na to powiesz? A ja myślę, to jest 2 metrowe. Tak? 2, 10. Ale wiesz, małe też ma duże sił, wiesz o to chodzi? Małe sum też ma duże sił, nie? Ale to będzie duże, nie? To jest 2 metrowe. Żeby się nie zatarł. To jest 2 metrowe takie, nie? Pięknie, pięknie. Jeszcze jest ze 100 metrów. Dawaj. Pompa. Idzie jak burza. Idzie jak kotylia po złoto. Mało umie, nie? Proszę. Nie to, kto? Kike. Matrix Fishing Team. Siłownia to jest porównanie do tego, to jest peska. Przewodnik z bazy Fishing Planet. Wie, gdzie są dobre miejsca i tak, żeby klienci byli zadowoleni. Już go będziemy mieli za chwilę. O, jeszcze Krzysiu, jeszcze trochę Krzysiu. Spokojnie, mamy go. Masz dobra ekipa. Dobry kobrotek, dobra plecionka i dobra końcówka, proszę bardzo. Dawaj. Trzy. Co to gadać? No zaraz zobaczymy co tu płynie. Tam na wyjazd, nie wydychy. Gdzieś już tutaj jest coraz bliżej. Pompuj. Tak, pompuj. Nie małe. On ma 1,90 m. Zaraz zobaczymy. I dawaj, zwijaj go, zwijaj. No. Czekaj, bo on odchodzi. No dobrze. 1,90 m. On w krzaki pójdzie. No, bo chce. Jest. Ale ładny, kurwa, to zaraz zobaczymy.
Ja ty mówię. Zobacz. O. On ma 2 metry. Jest. Jest. Piękny. O, po karatanu. Cały jest. A co mu to kazanego? A po ruchaje. Matę do góry. Chodź matę do góry. Dawaj to drugą. Pomóż mu, Krzychu. Krzychu, pomóż mu tutaj, bierz matę. Tu go weźmiemy wyżej. Dawaj matę do góry. Proszę bardzo. Your fish. To jest your fish. Fishing. Ekipa, team. Złowimy z Irlandii. Proszę bardzo. Złowimy trochę z tego, malutkiego ryba. Ja mam tego, aparat do wody, także nie ma problemu. Ja mogę pod wodą jebać, że nie idzie. To pierwsza ryba po godzinie. Ale to wszystko dzięki przewodnikowi. Bo zna dobrze miejsce. Także mega. O! Dobra. Jeszcze jedno! O! Dobra! Chłopaki! Dawaj! O! Tak to. Kurwa, ale to już. Dawaj budzieczku! Trzymaj. I do wody. Tam to do wody go już, nie? Tak. A ja w wodzie się wezmę, wiesz? 10. Prawie. No, i dawaj. Dawaj, dziękuję ci bardzo na branie, dziękuję ci bardzo na adrenalina. Na razie. Dziękuję ci bardzo. Proszę tem, do jutra. Przyprowadź mamusię. No, albo tata. Bo tato będzie więcej. Zobacz. Jeden chodzi. I tu jest sport fishing. Catch and release. Catch and release. Pierwszego mamy, nie? No. Jesteśmy na ostatniej nocnej zasiadce na Rio Ebro. Dzisiaj łowimy od godziny 11. Jest Krzysiek. Schowaj brzuch. Oczywiście przewodnik Kike. Proszę bardzo. Sławek w tej chwili poszedł tam, gdzie król piechotą chodzi. Jak widać, 3 sumóweczki. Już dzisiaj 2 sumiki wyciągnięte. Jeden 70 kg, drugi 65. Piękna woda, cisza. A tutaj karpiówki stoją. Zestawy wywiezione, zanęcone. I teraz tylko czekać na piękny odjazd. O, właśnie Sławek wraca z grzybów. Taką mamy zasiadeczkę, łóżka. W nocy będzie około 20 stopni, także krótkie spodenki, krótkie rękawki. O. Jak, Sławek, ci się podoba na Ebro? Pięknie, wrócę tu. Pociągłeś dzisiaj rybę? Poczułeś? Tak jest. Jest adrenalinka. Jest. Kike, co ty możesz powiedzieć też? No, adrenalinka będzie teraz, nie? Bo wszystko robione bardzo dobrze. Pięknie noc, nie ma wiatr. Będzie mamy akcja jak cholera jasna. O której przewidujesz, że mogą być brania? Ja myślę do tak 12 noc, nie? Tak 12 jak jest, w nocy. No, teraz po 10-11 się widzę, nie? Zanęcone, one teraz powinny wejść i powinno być dobrze. No, na 100%. Krzysiek? A ja jestem happy. Też pociągnąłeś sumę dzisiaj? Pociągnąłem swój rekord dzisiaj i polecam wszystkim. No i super. Przyjeżdżajcie, łapcie rekordy. To mówiłem ja. Ja żąbek. Pompa. Pompa. Idzie? Jest coś, czy nie? Idzie, jest. Jest. O, zostaw.
dobre. Dobra, dobra. Dawajcie. Pochodźcie dla ciebie. Dawaj, dawaj. Pójdźcie dla ciebie. Spokojnie, spokojnie. No. Kurru, bo tu jest moja ręka. Zostaw. On idzie teraz. Teraz łapiemy. Proszę bardzo. Na sztuki. Teraz Paweł. Na sztuki uciek wieczór. No. Zobaczymy go sonda, widziałeś, nie? Jak ci chodzi, nie? Kontroluj go już później, wiesz, tutaj. Jak on ci blokuje, to go zostaw. No to jest. Ma popuszczony ten. Dobry jest. Powrotek jest to. Idą, pompa. Ale słyszę. On będzie jest takiego od 2 metra, 5,20. Moment. O. Druga ręka. O, na dół. Nie ma problemu. On idzie na dół. Nie, tak. Na dół do pęka, wiesz? Dobry jest. Wszystko jest zrobione, wiesz? Dobrze. Zna się bardzo, bardzo. Nie ma problemu. Nie. Ręka jest do góry. Aha. I on chodzi na dół, więc wychodzi. Nie ma problemu. Tylko że Sławek daje ręka do góry, dlatego Sławek leciąga, ale tu nie ma problemu. Przygotowana. Mata przygotowana. Dawaj. Na wpłynięcie suma. Jedziesz. Boli rękę, boli. Z 220 metrów pociągnąć to jest troszkę. No, ale to będzie ładna sztuka. To będzie ładna sztuka. Przygotowiłaś mocno te. No. Ja wiem o to chodzi. Nie ma odry. Ej tam? Nie, no się uwagi. To serio. Ostatni. Jak idzie teraz? Ale ja mam tu. I wprowadzaj go ładnie na matę. Daleko, no. O, tutaj. Dobre. Jeszcze jest. Podwiń go troszkę. Jest. O, pięknie na macie jest, zaparkował. Na macie, także kolega też tutaj już pięknie stoi. Ledwo co, trafił mi skończył. Ale nie rozuj żyłki. Troszeczkę zciąg i podejdź z wędką bliżej. Już nie musisz tam daleko stoić.
ciszę, nie? Dobra. Witam, mamy już 18 maja. Jest godzina właśnie 7.30 rano. Jesteśmy po nocnej, ostatniej nocnej zasiadce na Rio Ebro. Powiem tak, wczoraj złapaliśmy 3 ryby, 1,70, 65 i na koniec maluch taki 40-kilowy się zameldował. Poza tym nad ranem dzisiaj mieliśmy branie karpiowe, niestety ryba się spięła, inaczej, nie spięła się, tylko nie wytrzymał zestaw końcowy na kręczniku. Uważam, że zasiadka naprawdę udana. Był z nami Kike, przewodnik z bazy Fishing Planet, który pomagał powywozić zestawy sumowe. No i cóż, za chwilę się pakujemy. Jedziemy na bazę, jemy śniadanko, jeszcze jakieś zakupy, no i trzeba wracać do rzeczywistości, do domu. A wszystkich zainteresowanych wypływaniem na Rio Ebro zapraszamy na stronę www.matrix.eu. Pozdrawiam. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala.